Witamy serdecznie szanownego widza i zapraszamy do obejrzenia filmu o życiu uczniów klas początkowych gimnazjum imienia Jana Sniadeckiego w Solecznikach. Uczymy się w budynku, który został wybudowany przez firmę Nalsia i oddany do użytku 6 marca 1971 roku. Więc w 2011 roku nasz budynek obchodził swoje 40. urodziny. Widok obecny budynku został nadany podczas prac renowacyjnych, które trwały 7 lat i zakończyły się ponad 5 lat temu. Gimnazjum rozpoczyna pracę o godzinie 7.30, by w ciągu pół godziny przyjąć do swoich murów około 700 uczniów, 80 nauczycieli i 20 pracowników szkoły. Gimnazjum posiada 2 busy szkolne, które przywożą i odwożą uczniów klas początkowych z miejscowości Koniuchy, Posolcz, Trybańce oraz Kamionki okolicznych wsi. Po wejściu do gimnazjum udajemy się do szatni swojej klasy. Każdy uczeń ma swój haczyk do wieszania kurtek. Ma też specjalny worek na obuwie. Po szkole chodzimy w kapcach, ponieważ dbamy o czystość podłogi w pracowniach, w których spędzamy cały dzień. Z szatni udajemy się do swoich klas. O godzinie 8 rozpoczynają się zajęcia. Uczymy się następujących przedmiotów. Religii, języka polskiego, liturgii kolbos, matematyki, poznaj świat, plastyki i technologii, muzyki, wychowania fizycznego, drugi klas angielskiego. Mamy też zajęcia z choreografii. Każda pracownia lekcyjna jest wyposażona w komputer, rzutnik i ekran lub tablicę interaktywną. Ponieważ w dobie obecnej nie wyobrażamy życia bez komputera, już od pierwszej klasy chodzimy na zajęcia do pracowni komputerowych, podczas których poznajemy zasady pracy z komputerem oraz ćwiczymy okreskowane, odwulaskowe lub tabliczkę mnożenia za pomocą fajnych portali edukacyjnych i gier online. Przynajmniej raz w miesiącu wszyscy uczniowie klas początkowych spotykają się na nietradycyjnych lekcjach w auli, podczas których uczymy się zasad zachowania w dużych skupiskach ludzi. Wzbogacamy krąg znajomych, a także dowiadujemy się wielu ciekawych rzeczy z materiału, który szukają nam nauczyciele klas początkowych przy współpracy z nauczycielami klas starszych. Raz lub dwa razy dziennie chodzimy do stołówki. Klasa wspólnie z nauczycielem i rodzicami decyduje, czy uczniowie jedzą śniadanie i obiad, czy tylko obiad. Jesteśmy aktywnymi czytelnikami naszej szkolnej biblioteki, która stale wzbogaca swoje zbiory. Kiedyś, przerabiając na przykład baśnie Andersena, mogliśmy otrzymać tylko 2 lub 3 pozycje książkowe na klasę. Wójt gminy Kadzidło w Polsce, pan Dariusz Łukaszewski, przekazał dla nas książki z list obowiązkowych lektur w takich ilościach, że dzisiaj każdy uczeń otrzymuje po egzemplarzu książki do czytania. Poza tym panie bibliotekarki zapraszają nas na lekcje o książkach i ich autorach, a także organizują dla nas konkursy z nagrodami. Lubimy też wyjazdy na wycieczki edukacyjne, których geografia jest bardzo obszerna. Zwiedzamy nasz rejon, naszą stolicę, najpiękniejsze zakątki naszego kraju,
ale też poznajemy zabytki krajów sąsiednich, na przykład Polski. Bierzemy udział w projektach Cała Litwa czyta dzieciom, Biblioteka w plecaku, Przyjaciele Zipiego, Swikatyjada i innych. Fani od nauczania początkowego sprawiają, że życie w początkówce jest ciekawe i atrakcyjne. A to dlatego, że tworzą zgrany zespół pedagogiczny. Same stale się dokształcają, dzielą się doświadczeniem, opracowują nowe ścieżki edukacyjne, na które zabierają później i nas. Lekcje w klasach pierwszych kończą się o godzinie 12, w klasach drugich, czwartych o 13, czasami o 14. Po lekcjach możemy pozostać na zajęciach pozalekcyjne, na przykład kółka prowadzone przez nasze panie na próby chórów Grecjozo i Solczanka lub grupy tanecznej zespołu. Możemy też pójść na świetlicę, na której panie pomogą odrobić lekcje, wyjdą z nami na spacer, odprowadzą do stylówki, zaproszą do zabawy i obcowania z rówieśnikami. W tym czasie nasi rodzice mogą spokojnie skończyć pracę i mieć pewność, że do godziny 17 jesteśmy pod opieką wykwalifikowanych pedagogów. Cieszymy się, że jesteśmy uczniami Gimnazjum imienia Jana Sniadeckiego w Solecznikach. Jest to placówka oświatowa, która dba o tradycję i swoją historię. Co roku odbywają się uroczystości takie jak inauguracja roku szkolnego, pasowanie na pierwszaka, jaselka i przełamanie się opłatkiem, karnawał, Dzień babci i dziadka lub Dzień rodziny. Spotkanie z przyszłymi pierwszakami, zakończenie roku szkolnego. Jest to też placówka oświatowa, która stale poszukuje nowych form nauczania i wychowania. Oto kilka przykładów. Wyjazdy edukacyjne dla pierwszaków, rodzinne obchody Dnia Patrona, wspólnie przygotowany koncert dla babci dziadków, występy nauczycieli klas początkowych, flashmob, oglądanie spektakli profesjonalnych teatrów, lekcje w mobilnym planetarium, lekcje z nauczycielami z Polski, dni rodziny, spotkanie z Mikołajami z Sandomierza, uczestniczenie w projektach i konkursach. Nie da się wymienić wszystkiego, ale część można obejrzeć na naszym Facebooku. Ale na podstawie przytoczonych przykładów widać, że życie u nas jest barwne i kolorowe. O naszą edukację dbają panie od nauczania początkowego pod kierownictwem wicedyrektora Beaty Mockienie, nasi rodzice, administracja i grono pedagogiczne gimnazjum, samorząd rejonu solecznickiego, przyjaciele naszego gimnazjum. Wszystko, co robimy, nas edukuje i wychowuje. Nauka to potęgi klucz, ten wad, co więcej umie, więc młody uczniu, ucz się, ucz i hasło to zrozumiesz. Nauka to potęgi klucz, ten wad, co więcej umie, więc młody uczniu, ucz się, ucz i hasło to zrozumiesz.
Dziękujemy za uwagę!